Spójrz na brzuszek Wednesday. Enid też. Czy są w ciąży? Macie nową rolę. Narysuj nowe oczy. Uśmiech. Czas na fryzurę. Stylowe kolory dodadzą naszemu wyglądowi jeszcze więcej blasku. Rozprowadź równomiernie. Owiń w folię. Teraz zmieńmy ubrania. Mamy kolorową bluzkę. Spódniczka. Świetny wybór. Spróbujmy nowej stylizacji. Buty na platformie dopełnią całość. Zobacz na ten kolor. Nowy strój będzie idealny. Wednesday i Enid zdecydowały się na wieczór filmowy. Dziewczyny jedzą popcorn i oglądają film. Już nie dam rady. Czy mam to zatrzymać? Tak, nie czuję się za dobrze. Za dużo jedzenia. Ach, jestem taka chora. Może burgera? Nie mów o jedzeniu. To czego chcesz? To wygląda apetycznie. Chcę to. Wow, Enid je karmę dla psów? Nasze mamy mają dziwne zachcianki. Mój mały wilkołak potrzebuje specjalnej diety. Wszystko jest gotowe do herbatki. Ten czajnik się przyda. Załóż pokrywkę. I przyciski z trybami wokół. Dzięki temu nowemu blenderowi łatwo jest przygotować zdrowy lunch. Wednesday odpoczywa z książką. Burczy mi w brzuchu. Moje dziecko musi być głodne. Co by zjeść? Zrobię zdrowe koktajle pomidorowe. O nie! Wednesday zapomniała założyć pokrywkę. Teraz pomidory są wszędzie. O, to nie poszło zgodnie z planem. Co tu się dzieje? Pomogę ci. Smoothie jest gotowe. Wlej do szklanek. Miło jest zjeść z przyjaciółką. Yes. Weź tipsy. Wyrównajmy krawędzie pilniczkiem. Pomaluj paznokcie na różne kolory. Umieść tipsy w przezroczystym pudełku. Ozdób etykietą. Enid miała właśnie zrobić sałatkę. Cicho, kochanie, czas na jedzenie. Zobaczmy, co my tu mamy. To wystarczy na sałatkę. Hej, nożu, w czym problem? Nie da się tego pociąć. Enid tak się wściekła, że urosły jej pazury. To może pomóc. Tak, są dobre do siekania warzyw. Enid skończyła sałatkę. Czas na przekąskę. Enid, co się stało z twoimi pazurami? Nic takiego, kroiłam sałatkę. Pazurami. Co za zabawna sytuacja. Użyj maseczki medycznej. Nakarm kuromi. Złóż stojaki na składany parawan. Przykryj maskami. Zbierz części do zacisków. Zamocuj koła. Składany parawan jest z dwóch połówek. Dzieci są w drodze. Dziewczyny wybrały doskonałych lekarzy. O, wkrótce pojawią się nasze dzieci. Pozwól mi zobaczyć. Kochanie, połóż się proszę. Dziewczyny wspierają się w tym ważnym momencie. Dobrze, że jesteśmy razem. To wszystko? Nie patrzcie. Zamykam ekran. Dzieci są tutaj. To twoje dziecko. Co za ślicznotka. O! Jak mam to trzymać? Wednesday, nie! Pozwól, pomogę. Zobacz, to proste. Enid jest świetną pomocnicą. Kinder Joy. Mamy dwie połówki. Motyl zamachał skrzydłami. I teraz to miękkie siedzonko. Foteliki samochodowe dla dzieci pomogą w przeprowadzce. Nadszedł dzień wypisów. Oto wasze dzieci.
Wednesday, Enid, wasza taksówka już jest. Pobiegły do samochodu. Oj, foteliki samochodowe nie pasują. Co mamy zrobić? Musimy poszukać alternatywy. Może rowery? Są nowoczesne i ekologiczne. To dobry pomysł. Wednesday przymocowała jej fotelik samochodowy. Mamy wracają do domu. Weź te szablony. Wytnij pieluszki. Gotowe. To całe stosy pieluch. Posortuj według koloru. To limitowana edycja w dwóch różnych kolorach. Jeden stos dla każdej mamy. Fuj, to śmierdzi. Niemowlęta potrzebują zmiany pieluchy. Czas to zrobić. Zgadza się. Ech, to jest paskudne. Żadnych pampersów. Tutaj to samo. Czekaj. To ekopieluszki. Możemy je umyć. Spróbujmy. No to czekamy. Gotowe. Wygląda nieźle. Świetnie. A gdzie jest moja? Tu wszystko jest czarne. Ups. Nie ma problemu. Każdy kolor pasuje do mojego dziecka. Mamy kołyszą swoje dzieci do snu. Życie polega na kompromisach. Wyrwij kawałek papieru. Nieco magii, Lalilu. Papier jest w spinaczu. To jest szkicownik. Możesz z nim narysować wszystko, co zechcesz. Dziecko Wednesday nudzi się w swoim łożu trumnie. Tęczowe dziecko, przygotuj się. Pobawmy się. Hej, oddaj mi tę zabawkę. To jest moje. Rąsia postanowił rozweselić dziecko. Szkicownik jest dobrą opcją. On ma prezent. Ożywianie rysunków. Ten skacze po pokoju. Rąsia pomógł poradzić sobie z rysunkiem. I pomógł Maisie się uspokoić. Teraz oba dzieciaki mają zeszyty. Wspólne rysowanie jest przyjemniejsze. Przygotujmy materiały. Części same wleciały do domu. Dach jest pokryty dachówką. Popracuj z meblami. Co za miękkie podkładki. Postawmy meble. Przytulny domek dla lalek tak bardzo przypomina pokój naszych dziewczynek. Córka Wednesday nie może spać, gdy mała Maisie słodko pochrapuje. To tyle. Mam dość. Czas ją obudzić. Wstawaj! Tu jest pająk! A! Gdzie? Obudziłaś się. Spójrz na te urocze lalki. Umieścimy je w domu? Oczywiście. I zrobimy parapetówkę. Witamy. Czujcie się jak w domu. Haha. Tak jest lepiej. Domek dla lalek jest wierną kopią pokoju dziecięcego. Użyj klocków Lego. Wybierz koraliki. Jedna piramida zmieniła kolor na szary. Druga jest kolorowa i błyszcząca. Dziewczyny bawią się w pokoju. Czy nadal boisz się pająków? Tak. Zdejmij to ze mnie. Monday, to nieładnie. Dobrze, skarbie. Weź piramidki. To jest lepsze. Musicie posortować je według kolorów. Chwila. Co? Monday zbiera błyszczące koraliki. A Maisie robi coś przeciwnego. Dziewczyny chcą lepiej się zrozumieć. Przeciwieństwa się przyciągają. Zaskoczyłyście nas, dzieci. Nigdy nie jest za późno, by otworzyć serce na coś nowego. Jessie i jej córka Sue idą na spacer. Boba skopiuje wszystko, co robi jej mama. Gdy Jessie czesze włosy, Sue poprawia jej kucyki. Jej mama zakłada buty, a Sue też chce je ubrać. Nie zajdziesz daleko w takich wysokich obcasach. Proszę, załóż własne butki. Jessie wybiera torebkę. Wie, jak dobierać dodatki. Jej córka też się szykuje, ale chce zabrać swoją walizkę. O nie, to nie pasuje. Ale wtedy zauważa tęczowe wiaderko. To znacznie lepszy dodatek.
Jak? Jesteś gotowa? Chodźmy do parku. Zrób wiaderko dla mrocznej lalki. Dodaj rączkę z drutu, pomaluj na czarno. Użyj tego elementu i wykałaczki do zrobienia niezłej łopatki. Czarny zestaw do zabaw w piasku na pewno uczyni mroczne dziecko szczęśliwym. Donna i jej córka Yumi też przyszły do parku. Dziecko zawsze bawi się w mrocznej części piaskownicy. O wiele fajniej jest bawić się ciemnym piaskiem. Ale i to w końcu się nudzi. Opiekuńcza mama postanawia zaskoczyć swą córkę prezentem. To pomoże dziewczynce zbudować z piasku co zechce. Tak lepiej! Zrób piaskownicę z tekturowego pudełka. Pomaluj jedną stronę natęczowo. Zakryj drugą połowę połamanymi mieszadłami do kawy. Krople kleju stworzą mroczną atmosferę. To wygląda strasznie. Jest pokryte w rdzy i kurzu. Dookoła leżą gałązki i nawet pajęcze sieci. Spójrz na te straszne pająki. Tęczowa strona wygląda zupełnie inaczej. Kwiaty zakwitły, ściany są połyskujące i brokatowe. Ta część piaskownicy wygląda jak doniczka. Wsyp do środka piasek. By dzieciaki nie pomyliły się, podzielmy piaskownicę. Wsyp ciemny piasek dla mrocznej dziewczynki, a połówka SU będzie wypełniona tęczowym piaskiem. Mroczna i tęczowa mama obie zabrały swoje córki do parku. Yumi jest bardzo aktywna i chce być we wszystkim najlepsza. Nie pozwala SU bawić się na zjeżdżalni. Te dwie wcale się nie dogadują. Puszczanie się po kolei nie pomaga, jedna ciągle wpada w drogę drugiej. Dziewczynki obwiniają się nawzajem. O, musimy im pomóc. Mamy uspokoiły dzieciaki i zasugerowały, by pobawiły się w piaskownicy, gdzie każda dziewczynka ma swoje miejsce. Chyba zadziałało. Obie z nich uwielbiają się tu bawić. Ale wkrótce znowu zaczęły psocić. Mroczna dziewczynka jest cała w brokacie, a tęczowa w błocie. Zaczęło padać. Obie mamy wzięły córki do domu, by je wykąpać. Przemieńmy to pudełko po lodach w wannę. Najpierw rozświetl ją w ten sposób akrylową farbą i użyj gąbki do pomalowania jej na czarno. Ta wanna jest czarna jak noc. Dodaj piękne marmurkowe ozdoby. Dzięki nim wygląda jeszcze ładniej. Przyklej plastikowy talerzyk do kilku dekoracji. Dodaj go do wanny, pomaluj na czarno. Prysznic jest gotowy. Musimy dodać kurek. Możemy użyć drewnianych koralików do zrobienia stabilnych nóg. Kilka pająków pokryło wannę pajęczynami, ale mroczna rodzina lubi taką stylizację. Mama napełnia wannę. Jest wystarczająco piany i temperatura jest odpowiednia. Kochanie, pora na kąpiel. Wymyjemy cię. Wkrótce mama też postanawia wziąć kąpiel, ponieważ obie z nich złapał deszcz. Mają przy tym sporo frajdy. Przeróbmy drugi pojemnik na wannę dla tęczowej rodziny. Przyklej klocki Lego jako nóżki. Pokryj wannę farbą akrylową. Dodaj modeliny do nóg. Pomaluj wszystko na tęczowe kolory. Nałóż lakier do paznokci i posyp brokatem. Udekoruj ściany kwiatami. Możemy zrobić prysznic z tubki i kilku ozdób. Za kurkami jest prawdziwa tęcza. Zakręcanie i obracanie kryształów górskich sprawia sporo frajdy. Łazienka tęczowej rodziny jest tak czysta, aż lśni. Mama wlewa wodę do wanny, aż ta zaczyna wyglądać jak chmura. Teraz możemy wymyć nasze dziecko. Podoba ci się SU? Jest ciepło. Dopełnij małą butelkę slajmem. To legendarny czarny żel do mycia. Dodaj pętelkę do puszystego pomponu. Dziecku spodobają się gąbki w kształcie pająków. W sklepach takich nie znajdziesz. Umieść stół blisko wanny. W ten sposób Donnie będzie łatwiej sięgnąć po żel. Yumi musi być cały czas doglądana. Już zaczęła rozrabiać.
A jej mama nie ma nic przeciwko pluskaniu piany na jej córkę. W wodzie i wannie też można się pobawić. Po jakimś czasie Donna relaksuje się w wannie. Jessie uwielbia dbać o cerę. Zrób buteleczki z koralików. Przyklej etykietki z nazwami, żeby się nie pomylić. Mama wybiera jedną butelkę z pianą i drugą z żelem. Piana jest taka połyskująca. Jessie uwielbia zabawę nawet bardziej niż jej córka. Pokazuje jej, jak fajnie można bawić się pianą. Możesz też robić nowe fryzury. Wystarczy użyć wyobraźni. Mama i córka wzięły doskonałą kąpiel. Są zadowolone i czyste. Zróbmy zabawki do kąpieli dla mrocznej lalki Yumi. Kaczki? Nie ma mowy. Rekiny? Tak lepiej. Piankolina szybko przemieni się w ryby, a tu jest ich więcej. Już machają swoimi płetwami. Pomaluj rekiny farbą akrylową, narysuj oczy, pysk i ostre zęby. Ale nie martw się, uśmiechają się do nas. Mama, tata i syn wkrótce popływają w wannie. Donna wlewa wodę i dodaje ryby dla Yumi. Gdy mała je zauważa, przestaje marudzić i uspokaja się. Dziękuję, rekinki. Musimy zrobić tęczową stylizację dla Jessie i Sue. Zrób opiętą sukienkę z rozciągliwego materiału. Ona naprawdę jej pasuje. Wytnij cienki pasek z tiulu. Użyj balonu jako elastycznej tasiemki. Zmierz talię i umieść elastyczną tasiemkę na nożyczkach. Złóż paski i przeciągnij w ten sposób. Używaj różnych kolorów tiulu. Po wykonaniu tych wszystkich kroków stworzyliśmy brokatowe tutu. Dodaj paski do ramion i piękny brokatowy element do ozdobienia dekoltu. Zawiąż satynową tasiemkę dookoła talii i zrób wielką kokardę. Udekoruj strój kryształami górskimi. Każdy zasługuje na błyszczenie się. Mama i córka ciężko pracowały nad wyborem odpowiednich strojów. Te suknie wyglądają świetnie. Mała Sue nie może przestać się wpatrywać w tutu w lustrze. Mała, wyglądasz ślicznie, jak mój mały motylek. Jessie i Sue ubrały się i ruszyły na spacer. Donna i Yumi też nie traciły czasu. Przygotowały strój dla obu z nich. Teraz obie mogą pokazać się światu. Wyjdź i pokaż nam. Wow, są piękne, jak mroczne księżniczki. Gotowa? Pora na spacer po parku. Przetnij na kawałki mieszadła do kawy. Możesz zrobić z nich stabilną ławeczkę. Dodaj oparcie. Niech się nie kołysze. Dodaj też kawałki na stabilne nogi. Najpierw pomaluj je farbą. Następnie pomaluj część na tęczowe kolory. A drugą na czarno. Po jednej stronie wyrosły ciemne kwiaty, mech na oparciu i pająki udekorowały ławeczkę pajęczynami. Druga strona jest zupełnie inna. Zobacz, jak mocno się różnią. Na takiej ławeczce każda z dziewczynek ma swoją stronę. Zobaczmy, czy to zbliży je do siebie. Donna i Jessie szybko rozpoznają się. Zawsze wyróżniały się z tłumu. Jak sądzisz, czy to pomogło dziewczynkom? Zdecydowanie. Ciepła kąpiel czyni cuda. To prawda. Yumi nie może przestać opowiadać Sue o jej nowym rekinie, a druga dziewczynka opisuje jej piankową kąpiel. Tak, udało się. Dziewczynki zaprzyjaźniły się. Pomaluj różową wannę na biało. Miedziany kran pokrył się patyną. Wanna jest zardzewiała, ale to sprawia, że wygląda wyjątkowo. Szybko się ściemniło. Przed snem moja córka musi się wykąpać. Odkręcę kran. Ojej, znowu zardzewiał. Muszę przynieść wodę wiadrem. Tak jest dużo lepiej. Daniel, kochanie. Tak, mamo? Stań za parawanem, aby się przebrać.
zdjęła ubrania i wskoczyła do wanny. Ostrożnie! Mama wymyła dziewczynę gąbką i owinęła ciepły koc wokół swojej córki. Teraz możesz iść spać. Potwór z przysysawką uciekł z radioaktywnego śmietnika. Użyjmy kilku części. Dołącz słomkę za pomocą przysysawki. Pomaluj na czarno i żółto. Stary tłok nadal wykonuje świetną robotę. Mama wróciła do domu i zdecydowała się umyć ręce. Gdy tylko odkręciła krany, zlew wypełnił się wodą. Prawdopodobnie coś utknęło w odpływie. Nic nie szkodzi, mogę użyć tłoku. Wyczyśćmy to. A, oto powód, kłębek włosów. No i gotowe. To ciekawe. No dobrze. Iha! Jestem magicznym jednorożcem. To jest przecież brudne. Mamo, spójrz, jestem jednorożcem. Zawsze jesteś pełna niespodzianek. Wybierz piankolinę. Użyjmy żółtej. Kulka zmienia się w kaczą mamusię. Ale to jest słodkie. Mama i córka świetnie bawią się w parku wodnym. Mamo, patrz, jak skacze. Ostrożnie. Woohoo! Miękkie lądowanie. Flamingi miały dość twoich skoków. Pojawia się helikopter. Widzę ich. Lądujemy. Halo? O, Katie. Dziewczyny, tak się cieszę, że was widzę. Mam dla ciebie prezent. Spójrz na te kaczątka. O, dziękuję. Pobaw się w basenie. Te urocze kaczątka dotrzymały towarzystwa dziewczynie. Pływanie razem jest jeszcze bardziej zabawne. Spędzają miło czas. Dziecko jest w niebo wzięte. Ups, jedno kaczątko utknęło we włosach. Wytnij ponczo z dżinsowej tkaniny. Odrysuj szablon i zszyj kaptur. Jest tak ciemny. Boki wyglądają na zużyte, a tkanina jest stara. Ale nasza dziewczyna będzie szczęśliwa. Mama i jej córka siedziały w pokoju. Daniel jest znudzona. Mamo, wskoczy na łóżko. O, to takie zabawne. Trzymaj się, kochanie. Jest już późno. O, jestem trochę zmęczona. Przykryła się kocem. Padłam na pomysł. Kiedy dziecko zasnęło, mama zaczęła szyć. Małej to się spodoba. Daniel obudziła się. Czeka na nią nowy strój. O, kiedy zasnęłam? Dzień dobry, kochanie. Niespodzianka. Zrobiłam dla ciebie ponczo. Przymierzysz je? Jest tak ciepłe i ciemne. Dzięki, mamusiu. To idealny prezent. Przykryj plastikowe jagody warstwą lakieru. Zanurz je w brokacie. Jest to zestaw bomb do kąpieli. Pudełko zdobią etykieta i kokarda. Mama wróciła po zakupach. Ach, mam tak wiele toreb. Zakupy mogą być wyczerpujące. Odpocznij, mamusiu. Co to za hałas w łazience? Pies znalazł pudełko, które ładnie pachnie. Nie jedz tego, mały, to bomby do kąpieli. Zróbmy relaksującą kąpiel dla mamusi. Piana z bomby zaczęła wychodzić w wannie. Dodam płatki róży? To wspaniałe. Co tu się dzieje? Mamusiu, czekaliśmy na ciebie. Niespodzianka! Moja mała, to jest takie miłe. Dzięki. Odprężająca kąpiel jest właśnie tym, czego potrzebuję. Modelina podzieliła się na mniejszy kawałek. Stryk! Zrób z niego małe mydła. Złóż kilka kawałków razem i zawiń wokół sznurek. Mydło do prania zawsze się przyda. Mama wie, że ma sekretną moc. Mogę tym uprać wszystko. Ubrania? Łatwizna!
kąpiel. Mydło do prania znów się przydaje. Mogę nawet umyć naczynia bez wydawania dodatkowych pieniędzy. Tłuszcz rozpuszcza się i znowu są czyste. Czego używasz? Naczynia aż błyszczą. Nie uwierzysz, to szare mydło. Weź kilka kawałków do domu i przekonaj się sama. Weź elementy do zrobienia wanny. Zamocuj kran i pokrętła. Pędzel pomalował ją na pastelowe odcienie. Udekoruj różami boki wanny. I dodaj wydrukowane kafelki. Umieść słomki na drewnianych szpikulcach. Przeciągnij błyszczącą zasłonkę. Tęczowa mama i jej córka Rachel gotują słodycze w kuchni. Pomóż mi zrobić trochę słodkiego kremu. Rachel chętnie pomoże. Ale ten łasuch nie mógł się powstrzymać. I skosztowała krem. Ach, wszyscy jesteśmy brudni. To było pyszne. Chodźmy się wyczyścić. Mama odkręca gorącą wodę. Dodajmy trochę piany. Mama zmywa krem z twarzy i włosów córki. Rachel uwielbia bąbelki. Znowu jest czysta. Zrobiliśmy 3 kawałki z polarowego materiału. Zszyję je, aby uzyskać miękki szlafrok z rękawami. Na klatce piersiowej znajduje się piękna broszka, a na plecach stokrotka. Aby utrzymać dziewczynę w cieple, mama przygotowała dla dziewczynki ciepły, uroczy szlafrok. Założę ci go. O tak, w ten sposób. Gotowa? Posmarujemy twoje ramiona balsamem. Twoje nogi również. Masz łaskotki? Rodzina zajęła miejsce przed kominkiem, słuchając szumu trzaskającego ognia. To był taki miły wieczór. Odetnij końce wykałaczek, aby zrobić małe rzutki. Wykonaj pióra ze sześciokątów z papieru piankowego. Pomogą latać naszym rzutkom. Zrobiliśmy 2 zestawy. Wytnij wydrukowany obrazek celu. Zrobiliśmy świetny zestaw magnetycznych rzutek. Mama szła koło śmietnika i zobaczyła coś wyjątkowego. Nowe rzutki. Kto wyrzucił ten skarb? Jej córka czekała, aż ona wróci. Hej, już jestem. Zobacz, co przyniosłam. Wypróbujmy je. Co? Zawsze marzyłam, by w nie zagrać. Pokaż mi, co potrafisz. Mama i córka świetnie bawiły się, grając w rzutki. Kto by pomyślał, że nagłe odkrycie stanie się ich ulubionym zajęciem? Yes! Wydrukowane zdjęcia kucyków i kolorowa okładka zmieniają się w kolorowankę. Włóż ogniwka. Zrobiliśmy wspaniały zeszyt do kolorowania. Kochanie, weź nową kolorowankę. Ciemna rodzina przyszła odwiedzić rodzinę tęczową. Pozwól im kolorować razem. A my napijemy się herbaty i pogadamy. Daniel dołączyła do Rachel. Jest tu wiele niesamowitych kucyków. Usiądź ze mną. Kredek starczy dla nas obu. Ale Daniel używa tylko czarnej. Mamo! Jak się macie, dziewczyny? Pokaż mi, co zrobiłyście. O, to świetna robota. Naprawdę jesteście utalentowane. Spotykajmy się częściej. Woohoo! Yay!